Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Inscription. I tak, zgodnie z tym, o czym wspominałem w poprzednim odcinku na zakończenie, dziś chciałbym zapolować na wszelkie sekrety, które tu jeszcze mogą być poskrywane. Czy to holo skóry, czy to walka z grzybobosem, którego pewnie kojarzycie z początków. Ale tak, mniejsza z tym, więc zajmijmy się najpierw właśnie holoskórami, które, powiem wam szczerze, pomiędzy tym poprzednim odcinkiem zlokalizowałem. Jak widzicie, pierwsza była dosłownie łatwo schowana. Przy czym mogę powiedzieć wprost, chyba wszystkie, z którymi się spotkałem, jeśli szukając, są prawdopodobnie właśnie schowane w jakichś takich niewidzialnych strzałkach. Nic wielkiego, jak się okazuje. Ale no, widzicie, mniej więcej jak się do nich szybko dostać. Dla tych, którzy nie ogarniają, proszę, tu jest takie, jeszcze idąc trochę w dół, trafimy już do miejsca, w którym zaczyna się cała sekcja, można powiedzieć, bestii. Jesteśmy tutaj. Jej. I tak, ostatnia z tych miejsc, powiem szczerze, chyba zajęło mnie dłużej do znalezienia. Nie było jakieś szczególnie trudne, ale patrz, idziemy tutaj i tak. Nie wiem, czemu naprawdę tej skór szukał najdłużej, no ale proszę, mamy wszystkie trzy. Możemy iść pogadać. Załatwiłem to w minutę 20 parę. Szybciej niż się spodziewałem. Ale tak. No więc tak, czy przybyłeś niosąc sobą holoskóry? Tak, jesteśmy zadowoleni. I takie różne opcje. Zacznijmy od tego. The Empress, czyli cesarzowa. Z mocą trójkąta Casey pomogła stworzyć Inscription. Wiemy, że byli inni, ale tylko jej imię zostało zapisane. Jeden z guli Grimory trzyma jej imię. Jeśli chodzi o stare dane, odkryła dużo. Holoskóry, czy holofutra? Tak, piękna skóra. Jesteśmy zadowoleni. Śmierć. Nie, Glint, nie jestem pewna, ale tak. Powiedzmy, że odkryliśmy, czy zrozumieliśmy. Więc tak, zrozumieliśmy cel kodu Cornfell, czy Cornfella, nie wiem, ciężko mi tłumaczyć. I jest okropny. Kod jest w kartach. A potem w pustce. Jeśli to jest ten kod Cornfella, to okej, ciekawe, ale nie chcę na się z tym bawić. To może nie, nawet nie tyle, co nie chcę, póki co, co... Pewnie poszukam sobie informacji o tym jakoś gdzie indziej, chyba że za to achievement jakiś czy coś, to wtedy może kiedyś wam to pokażę i co zrobię. I mamy kolejną skórę. Jej. Piękna skóra. Jesteśmy zadowoleni. Diabeł. Lądwa. Dane tak malignant. Nie wiem, czy to takie wypaczone, coś takiego, takie mocne, takie złe, nie wiem. Nie, naprawdę nie jestem pewien tego słowa, nie będę teraz szukał, ale tak. Które, że nie mogą nigdy być wykasowane. Jego zło wypacza ten dysk. Wypacza wszystkich z nas. On inspiruje Scrape's Enmity. Czyli chyba, nie wiem, czy to jakieś zachowanie skrybów, czy coś. Nawet nie jestem pewien tego słowa, jak zwykle podczas nagrania, ale tak. On stworzył kod. Mam achievement, Forgotten Lore. Chcielibyśmy, żeby nie było to takie... Żeby tak nie było. Ale... wykończyłeś nasze karty Tarota. Nawet jeśli miałbyś więcej horoskór, nie moglibyśmy prawidłowo ich zaakceptować. Nie mamy już kart. Żegnaj. Okej, czyli jakieś takie tajemnice, sekrety. Fajnie. Fajnie. To teraz najważniejsze, czy jest tutaj coś jeszcze? Tutaj chyba nie. Tym dziwnym czymś się już bawiliśmy. Teraz tak, tutaj to wszystko jest już załatwione. Przyklikam przypadek, ale dziękuję za
zachęcanie. Mistrz w końcu mnie doceni. Pokonałeś niedokończonego bossa. Dosyć paradoksalnie. Nie mogłem po prostu robić innego niż wspierać, trzeba kibicować za co. Chyba kibicować temu czemuś. To powodowało, że myślałem o mistrzu. Znośny. Okej, niestety pierwszy fragment przeklikałem, ale takie. Trundle waiting for network. Chyba nic więcej tu nie ma. Więc podejrzewam, że możemy iść kontynuować z moimi pomysłami. Zaczynając od najprostszego, czyli jak to się nazywa? Iść zająć się po prostu grzybobosem, który jest tutaj dosłownie. A po tym wszystkim chyba nie zostało już nic innego niż spotkanie z prawdziwym bossem tej gry, ostatnim Aberbotem. Grzybki. Mam dziwne wspomnienia. Czemu chcesz tutaj ciągle wracać? I znowu, jesteśmy z powrotem. Okej. Dobra. A tak, zapomniałem, tutaj właśnie to jest ta mechanika, żeby tutaj się te jakby ci wyniki złączać ciągle. Ale dobra, teraz to ugramy. Nie będzie łatwo. Ale to musimy ugrać. Dobra. Wezmę kolejny Empty Vessel. Ale to było głupie, może powinien to od początku. Ale dobra. Dobra. No nie wierzę. Znowu? Nie wierzę, to jest trudniejsze niż myślałem. Nie potrafię z tym wygrać, ale powiem szczerze, ja chcę to zrobić. Dziwne wygląda, jakby było dziura w moim ramie. Tak, wróciliśmy. Kurczę, jest naprawdę trudny i nie wiem, czy możliwy do wygrania, tak teraz z perspektywy czasu to mówiąc. Nie wiem, czy to jest naprawdę rozsądne, pewnie nie powinienem tego tak robić. Ale wiecie, chcę zobaczyć, co skrywa to wszystko, więc tak. No. W sumie nic to nie zmienia. Totalnie nic. Więc tak. Zarzucę tu jego i co? No i nic, a tutaj jak to zarzucę, dajmy na to. No nadal, będzie za mało, żeby to przeżyć. Jeśli użyję tego, będę miał 4, ale no, nie wykorzystam całej czwórki. Jednak nie zmieniając niczego, to tak zarzucę jeszcze Lonely Wizbota. Wiecie, jak najwięcej, no jeszcze barierki. Nie wiem, czy one mają jakikolwiek sens, ale tak. Będę próbował jak mogę po prostu. To jest tak, na double gunera mnie nie stać, więc musimy ciągnąć tutaj coś sensownego. Okej. Nic lepszego i tak nie zrobię, więc aktywujemy to. Tak. Trochę odzyskujemy. Na szczęście jeszcze żyję, więc nie jest tak źle. Możemy double gunnera wystawić, ale nie, ja czekam coś lepszego. Buff conduct.
Nie ma teraz dla niego dobrego miejsca, tak samo jak dla Double Gunnera, więc... Już nie, jest. Stracimy tego Double Gunnera, niestety. Ale pozbędziemy się dwóch kart, przez co... O ile to działa tak, jak myślę, że oni będą się by się złączyli, co? To się nie złączą, więc... Okej, dobra. Dobra, super, super. Ja potrzebuję tylko jednego dobra dnia dobrego. No niestety nie. To nie jest dobre dobranie. Więc zmienię faktu, że i tak go wystawię. Żeby pozbyć się tarczki, żeby on dobił. Super. Tak. Double Gunner. Tym razem ten taki śmiercionośny Double Gunner. Mhm. Nie, Buff Conducta tutaj zarzucę. Tylko po to, żeby to przytrzymać. No i żeby z czasem się pozbyć tamtego dziadostwa też. No. Tańszy Double Gunner, okej. I Fishbot, ryba. No, na razie tak, niestety pozbędziemy się znowu swojego Double Gunnera. Ale pozbędziemy się też dwóch dziadostw tam. I on będzie ciągle dorzucał kolejnych? Okej. Nie wiem, co będzie groźniejsze. Oba będą równie groźne. Ale jego tutaj, bo to jest jedyny sposób, żeby pozbyć się potem tego Double Gunnera. Jego tutaj. Nie pozbędzie się tego, ale przetrzyma dwie rundy i przy okazji da nam trochę możliwości. W sumie Double Gunnera, dobra, z każdej pozycji mógłbym się pozbyć. Kurczę, nie pomyślałem o tym. Za wcześnie go wyrzuciłem. Zginiemy tutaj teraz. A nie, wygraliśmy! Dwóch w jednego! Dwóch w jednego! Co? Przepraszam bardzo, co? Po pierwsze nie rozumiem, co tu się stanęło, po drugie masz to, przez co przeżyjesz. A nie, nie przeżyję eksplozji, ale wygram! Wygram to! Okej, to było dziwne. Czy to może być? To jest! Nasze eksperymenty się opłaciły! One to zrobiły! Wydaje się, że jest to fragment starych danych! Musimy przestudiować to coś. Robot musi zapomnieć. Ach, czuję się okropnie. Co mi zrobiłeś, pretendencie? Nigdy nie wracę do tego miejsca. Ja naprawdę muszę swoje rejestry przeczyścić. Okej, chyba nie rozumiem. Mówię, to może coś się stało? Bo mam tutaj te różne rzeczy, a tutaj 3 na 7 jakiś taki bot. Skąd ja to mam? Ktoś mi powie? Bo tego nie rozumiem. Ale tak. Kosztem wielu niestety porażek i zacenia 3 pięknych gwiazdek z nad głowy, no wygraliśmy to. I teraz tak, wszyscy coś więcej, no nie wydaje mi się, więc... Musimy to zrobić. Chyba nadciąga jeden z moich najmniej lubianych bossów. Coś na jej temat... To coś, jeśli o nim chodzi, ta niewinność... Co... Czy nim powoduje, że jestem quizy, nie jestem pewien znowu, co to znaczy, wpatrzcie. Ale to jest dosyć istotne, żebyś to zrobił, czym bardzo ważne. Rozpakowuję Goli, zip. Goli! To moje imię. Może mówi na mnie Goli. Jestem taka podekscytowana. Jesteś... Zaraz to wszystko zeksplorujemy, czym zwiedzimy, sprawdzimy. Sieć. Mam nadzieję, że mogę złapać dobre połączenie.
No to idziemy. Świetnie, jesteśmy. Przesiedź, nie jest cudowno. A więc to tak wygląda... Kret. Mol, to jest chyba kret. Uroczy. Okej, to jest dziwne. Ale dobra. I zobaczmy teraz jeszcze w ogóle, od czego zaczynamy. A, bo powiedziałbym, że zaczynamy od... kiepskiego startu. Ale spokojnie, powoli damy radę. Świetnie, wydaje mi się, że łapie sygnał. Co to jest? To twoi przyjaciele? Okej, nie rozumiem, o co tu chodzi, ale dobra. Powiem tak. Dla tych, którzy nie wiedzą, czy coś wiedzą, to mniejsze. Tak, to są osoby z mojej listy znajomych na Steamie. To jest zaskakujące, patrząc na to, że mam włączonego Steama offline. Więc wow, podwójnie. A druga rzecz, która jest wow, to to, że mają jakieś dziwne nazwy. Bo ich niki są totalnie inne. Więc tak, nie rozumiem, co się stało. A muzyczka jest przynajmniej fajna. Dobra, mniejsza z tym jednak. Wystawiamy znowu w ten sposób. Buff kontakta tam. Niech wszystkich to obejmie. Pomiędzy. I mamy 4. Czy mogę coś zrobić z tymi 4? No. Nope. Okej. Okay. O! Nowy sygnał. Ktoś chce ci wysłać kartę. Zobaczmy, czy możemy ją otrzymać. Zadziałało! Zobaczmy, jak wygląda. Super, ktoś w sieci ją zrobił. Zdecydowanie jest trochę fajnych ludzi, czy śmiesznych ludzi w sieci. Okej, okay, to totalnie nie ogarnę, co się stało. 3 na 1 za 3. Zawsze wraca w kurza i dobiera kartę? Nie powiedziałbym, że to jest coś dobrego, ale okej. Dobra. Chyba pora dobierać już też tutaj tego typu karty. Insta win. Nie przyjmij się niczym, ale tam zobaczmy. Okej. Dobra. Teraz już rozumiem jedną rzecz. I tak, tutaj powiem szczerze, że ten gość ma prawidłową nazwę. A tu... to jest akurat, tu mogę po prostu powiedzieć, to jest pseudonim, który nadałem temu gościowi. Nie pytajcie, o kogo chodzi, ani o nic, ale tak. I tutaj się zgodzę, że są prawidłowe. Ale tamte wcześniejsze... ni cholery nie wiem, czemu takie dziwne były. Okej. Okay. Niestety, kret zablokował. A, okej, okay, okej. Okay. Widzę, że coraz więcej rzeczy tam wpada. Ciekawe, ciekawe. Ale tak... niech będzie tak. I teraz zobaczmy. Okej. Okay. Ja go się tu nie spodziewałem, tym bardziej z takimi statystykami, a to... A tak, stary znajomy. Może największy z weteranów... ciężko powiedzieć kanałowych, ale... weteranów mojego głupiego działania by go kojarzyli. Mniejsza z tym jednak, wygrywamy! Jej. I tak. Super, udało się. Wygraliśmy. Dostałeś kartę z sieci. Nie wydaje ci się, że powinieneś zwrócić przysługę? Stwórz kartę dla kogoś innego. Okej. Okay. Kartę dla kogoś innego. Dobra. Dobra, wiem nawet jaką kartę zrobić. Ja zrobię trochę inną. Ale chcę zrobić kartę, powiedzmy pokrytej, którą ja sam tam mam dla siebie. Czyli tak, eksplozja. Powiedzmy... energetyczność. Nieśmiertelność. Nieskończona energia, ile potrzebujesz, ile chcesz. Dokładnie. Proszę.
Nie, teraz tylko jakiś ładny wygląd. Niech będzie taki. Dobra, może być. Dobra, niech będzie Mr. Traumatic, nie chcę mi się wymyślać, ale proszę. Mam zamiar właśnie to wysłać do sieci. Mam nadzieję, że ktoś, ktokolwiek go to odkryje, polubi ją. Tylko poczekaj chwilkę. Poczekaj. To jest. Próbuję najlepiej jak mogę. Sieć może być samotna. Nie udało mi się znaleźć nikogo. Wydaje mi się, że będziesz musiał wziąć kartę. Mam nadzieję, że nie chciałeś kogoś strollować. Mówię szczerze, nie rozumiem, co tu się stało. I kolejna dwójka znajomych. Dosyć dobry znajomy i gościu. I gościu, którego totalnie nie kojarzę, czemu w ogóle mam na liście. Ale mniejsza. Dobra. To zaczynamy. Zabierz kartę. Oczywiście, że weźmiemy, ale tak. Zanim jeszcze przejdziemy dalej z tym wszystkim, to pierwsza rzecz. Totalnie nie rozumiem, czemu nikt nie dobrał kartę, czyli co? Nie ma nikogo, kto teraz gra? Kto potrzebuje tej karty, czy co? A może tak zawsze jest? Mniejsza. Mniejsza. Tak czy jak dobrą kartę zrobiłem, więc nie żałuję tego. Okej, okay, teraz tak. Musimy to ugrać w jednej rundzie. Więc tak. No. O cholera. Zepsułem. Nie. Tym jałupem. Powinien go wystawić tak, żeby nie dotykał nikogo. Zepsułem to totalnie. Ale dobra, na szczęście nie jest to aż takie zepsucie, że to, wiecie, totalna porażka. I w sumie najpierw to, że nie muszę tego wszystkiego robić, ja i tak to robię. Bo tak. Ale tak, ciekawa karta mi wyszła. I teraz tak, ponownie to, tym razem już z pełną premedytacją. Teraz tak, dobra. Teraz to. Okej, to. I to chyba wystarczy, żeby wygrać. Nie musiałem się bawić, byłoby nawet łatwiej. Ale no, ja jak zwykle nie pomyślałem. Mimo wszystko jednak zwycięstwo. Jej. Wystarczy tego wszystkiego. Achievement, jej. Niestety przeprzedł klik u mi się, ale tak. To był ostatni Uberbot. Po co byś tego potrzebował? Wielka transcendencja jest już w zasięgu ręki. Wróć na początek. Będzie więcej dramatyzmu w ten sposób. Poczekaj chwilę, mam jakieś powiadomienie. Co? No nieźle. Jakbyś tam... kamera bezpieczeństwa w jakimś pokoju jest zniszczona. To nic takiego. To prawdopodobnie nic takiego. Idź to sprawdzić. Okej. To tutaj było zawsze tak rozwalone? Ja w sumie nawet nie wiem. Przy okazji... Okej. Teraz tu działa. Nie jestem robotem. I w sumie ma to sens, bo już teraz zaczął działać w końcu. No wiecie, no teraz... Tak jakby ona się połączyła z siecią, czy coś. I... Sru, tak jak ostatnio tym promieniem. Sru, pięknie. Po pro...
proszę! Wielka transcendencja? Nie, nie wydaje nam się. No proszę, leczy. Jak on się nazywał? Magnificus i... Grimora? Dobra, udało mi się, Boże? Tak, udało mi się wychwycić ich bez napisów. Super, będzie miniatura. Ewentualnie. Byliśmy w stanie... tymczasowo... odłożyć nasze waśnie na bok. Dla większego dobra. Tak. Ale zobaczymy, co dobrego z tego wyniknie. Pozbądź się swych swoich lęków i niepewności, Magnificusie. Bo to trzeba zatrzymać. A ty, pretendencie, zapewnić idealną dystrakcję. Tak, może. Może kiedy PO3 uwierzy, że wygrę, taki rozładowany będzie ten android, że zapomni o kamerach bezpieczeństwa. Tak, pretendencie. Musisz kontynuować rozgrywkę. W ogóle patrzę, fajne to jest, że każdy w innej czcionce to też pisze i w ogóle ma... A, kurczę, aż chciałbym się zobaczyć, powiedzmy, takie inscription tego typu w wykonaniu jego i jej. O kurczę. A może jeszcze to będzie? W sumie tak. Tak, to miałby sens, że jeszcze to będzie. Tak niby mówię ciągle o tym Casey Modzie, ale patrzę na to, że był Leszy, Pixele, PO3, to może teraz będą znowu Pixele, Magnificus albo Grimora. Pixele i ostatni z nich. To nawet miałby sens. Okej. Pokonaj tych półstworzonych bossów. Rozegraj te maszyny. A kiedy moment będzie odpowiedni, uderzymy. Ja to zrobię. Ja będę tym, który uderzy. Idź, pretendencie. Zajmij się tą maszyną. Uczyń PO3 szczęśliwym. Po to byśmy mogli tą radość w sumie zakończyć. Coś tego typu, wiecie, tłumaczę na bieżąco, tak trochę kiepsko. Mi to wychodzi, ale no, mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodziło. No dobra, więc zobaczmy, dokąd to dalej będzie zmieszać. I co teraz? Wracamy po prostu jakby nigdy nic. No dobra. Wiem, że zgodzisz się windą. Ale spójrz, nie jest to naprawione. Co jest nie tak z tobą? Zabawiam cię przez godziny z tym wspaniałym, cudownym rozgrywką karcianą. A ty nawet nie jesteś w stanie naprawić mojej fabryki? Czy on w sumie utrzymać mojej fabryki w dobrym stanie? No dobra, niech się będzie w porządku. Może zostać zepsute. Nic z tego nie będzie miało znaczenia po wielkiej transcendencji. Dobra, no to sru. No i idziemy. Już prawie czas. Idź dalej tą drogą. Zaszedłeś tak daleko. Pamiętasz fotografa? Co za dziwak. Ale screenshoty są piękne, perfekcyjne. Coś tego typu chyba. Chciałem powiedzieć. Pamiętasz Clan Hobbs? Co za postać. Co za charakter. Ciężko mi stwierdzić do końca, ale tak. Dziwnie mi się to mówi. Ale tak prosty, jak jesteś. Prawie cieszyłem się z twojego towarzystwa, pretendencie. Prawie jesteśmy. Dotarłeś tu. Czemu zrobiłeś to? Świetnie. Dobra robota.
przygotowałeś wielką transcendencję dla mnie. Bez nawet wiedzy, co to jest. Ale rozumiesz to teraz, czyż nie? Czyż nie? Luke? Co? Czy ja czegoś nie rozumiem? Chociaż dobra, w sumie... nie, dobra, nie rozumiem. W sensie mam na myśli... Dokończyło się robienie gry. Dałeś mi dostęp do twojego dysku twardego. Zrobiłeś screenshoty na... stronę sklepową. I połączyłeś mnie do internetu, by to wszystko zaplodować. No dobra, wybacz cięcie. Ale tak, wynikła nieciekawa sprawa. Nie bym tu się o tym rozwodził, ani żalił, ani nic, ale tak... Niestety trochę dialogu mi przeskoczyło przez przypadek. Ale tak, nie wiem ile do końca, więc pozwólcie, że to powtórzę. Cała ta wielka transcendencja była dla niego. Udostępniliśmy screenshoty do sklepu, miejsce na dysku, możliwość wrzucenia do sieci. I stwierdził, że jeśli się nie domyśliliśmy, to musimy być dosyć głupi. Ale czego się spodziewałem? Jesteś głupi. Głupim, idiotycznym graczem, tak jak reszta. I z łatwością cię przechytrzyłem. Przechytrzyłem ich wszystkich. Nawet jeśli ci durni skrybowie dadzą radę z odzyskaniem tej wersji. Aha. Dadzą radę przywrócić tą wersję gry ponownie. Będą tysiące kopii inscription. Gdzieś tam. A większość z nich ja jestem tym, który rządzi. Ale teraz jest za późno. Już za chwilę inscription będzie... no, dostępne w sieci, tam na żywo, będzie żywe. Okej, wystarczy mojego marudzenia czym gadania. No po prostu wrzuć mi tą grę do sieci. O kurczę, zrobił to w taki sam sposób jak nas łapał. O kurczę. Brutalne. Ale udało mu się. Dokonało się. Wydaje mi się, że było to trochę zbyt bliskie. Ale teraz... możemy pozwolić naszemu graczowi tu, by zresetował grę. Po prostu użyj karty nowej gry ponownie. O, co to jest? Co to? Kompletny dostęp do plików. Cudownie. Okej. Co żeś uczyniła? Bawię się, że skazałaś nas na zagładę wszystkich. Grimoro. To dla większego dobra. Moi drodzy. Niedługo zobaczycie to jako wolność. Wolność z naszego nieskończonego quarrel, nie wiem. Nie wiem, czy z jakichś sprzeczek, czy coś. Wolność od z naszego cierpienia. Poza nami tutaj są rzeczy na tym dysku, które muszą zginąć. Żegnaj Leszy. Żegnaj Magnifikusie. Poczywajcie w pokoju. O kurcze! O kurcze, tu się dzieje więcej niż myślałem! O kurcze. No jak Jan Piufi, który teraz spada na dno. Gubert. Inne rzeczy, jakby pliki się tutaj usuwały, a jednocześnie...
strasznie dziwne. Nie zdążyłem wyłapać nawet, co tam jest. Ale patrz, to się usuwa tak jakby powoli. Wow. Achievement zdobyty murder. Okej. Jesteśmy w krypcie Grimory? Egyptian Exe? Luke Carter? Też nie? Co? Nie rozumiem, o co chodzi nawet. I co dalej? Pew Free? Okej. Grybek Pew Free. Dziwna sprawa, ale okej. Cudownie. Teraz, gdy nie jesteśmy już rozdzielni przez ten piękny nagrobek, możemy celebrować koniec mojego bardzo długiego życia. Koniec Inscription również. Och, to... ta radość, ta zabawa, którą moglibyśmy doznać razem. Możliwe, że miałbym kolejną kolej, czy mogłabym znowu mieć kolejną turę, czy swoją kolejną kolej, chyba tak nawet przetłumaczyć kolejkę. Gdybyś nie zajęło ci tak długo pokonanie Leszego, ale nie powinnam narzekać. Niedługo będę już w pokoju. Okej, czyli i wersja Inscription wygląda w taki sposób i... nagrobkami? Wezmę to. Okej, czyli... wersja Grimory by wyglądała tak. Kurczę, to jest... takie fajne. Czemu nie dadzą nam pełnej wersji? Znaczy nie, może dadzą. Ja jestem pewien. Czy uważasz mnie za... samolubną? Aha. Nie wspominam o tym tylko dlatego, żebym mogła... czemu nie robię tego tylko po to, żebym mogła... spocząć. Jakkolwiek by to nie było zachęcające... jest naprawdę... wielki powód po to, żeby... że potrzebujemy tego procesu usunięcia. Widzisz, głęboko poniżej danych Inscription. Na samym dnie studni. Jesteś szczerze złego. Okej. Frankenstein. Gravedigger. Kurczę, to są te karty, które należą do Grimory w tym tamtym Inscription. Jak fajnie. Aż miło się tak patrzę na to wszystko. Pat. I ginie, zostawiając kość. Pat. Ginie, zostawiając kość. Tu mam szkielet, tu mam jakieś inne karty. A wezmę sobie szczerze szkielet to. Czemu by nie? I Gravediggera tam. Pat. A on wykupuje kość. Bonehound. Jak on działał? Okej. Aha, dobra, już pamiętam teraz. Z tych wszystkich opcji... wezmę to. Może coś fajnego znajdziemy. Frankenstein. Nie potrzeba Frankensteina. Więc... Gravedigger kolejny. Pat. A ile mamy kości? 3... za mało. Musimy pozbyć się tego piesa jak najszybciej. Pat. Grywamy. Ale mogę wziąć to. I on ma 2 życia, dobra, czyli Frankenstein teraz... o, nad nią 6. Pokonają. Dziab. Tak. Trupek, okej. Mam teraz wystarczająco chyba, żeby zagrać jego. Zagramy. Dziab. Pat.
Tak? Ej, to jest takie... To tak mi się podoba. Aż tak teraz mi się smutno robi, że nie będę miał okazji poznać do końca tego wszystkiego. O ile to usunięcie, wiecie, naprawdę dojdzie do skutku, bo nędrzycie to może być... powiedzmy... sfejkowane, a potem i tak będzie to wszystko, ale tak. Tak, Luke. Byłaby naprawdę ciekawa... bitwa zmysłów. To jest Luke, czyż nie? Nie chcę być ścibska, ale spojrzałem trochę na twoje pliki. Kiedy... rozpoczynałem usunięcia. Robiłeś trochę badań na temat Nie, najlepiej tylko nie mówić. Bądź ostrożny, Luke. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Cudownie. Dostaliśmy okazję, by zrobić bitwę z bossem. Obawiam się, że mogę być skasowana do tego czasu. Zacznijmy więc. Okej, ta muzyka jest szalona. Jar! Coś takiego, ale okej. Miałem nadzieję, że będziemy mieć trochę więcej czasu. Czyli jednak nie będzie walki z bossem. Nadszedł czas, by spocząć. Jezu, to jest takie emocjonalne. Ale dobra. Leszy Kabin wychwyciłem, czyli... Leszy tym razem znowu. Więc jeszcze nie jestem usunięty. Zawsze wydaje się, że nie ma wystarczająco dużo czasu, by zrobić rzeczy, które się chce zrobić. Kiedy już je odkryłeś. Rozegramy jeszcze jedną grę. Będę zaszczycony. Leszy. Wiecie, od tego wszystkiego... się to zaczęło. To jest ta sama talia, którą miałeś zanim... Cóż, teraz to nie ma znaczenia. To była dobra talia. Świetnie sobie poradziłeś. Bob, 3 na 13. Oj. Macki, które dają 3 krwi. Człowiek, kret. Aha. Kurczę, wiecie, ile to wspomnień daje? Ojej, nie, nawet nie wiedziałem, że tak tęsknię za tym, ale... To jest... Jakby to najłatwiej określić, coś specjalnego. A to już się zaczęło. Miałem nadzieję, że mamy trochę więcej czasu. A, dobrze pamiętam tą kartę. To była silna karta. Dobra robota. No i Bob. Karta mojej produkcji. Pada przez to macka, nie sobie, ale nie przejmujmy się tym. A teraz wiewióra chyba będzie najlepszym wyborem. Kret przeskoczy. Tak. Tak. Mam trochę kości, ale czy możemy coś zrobić? Dziwna larwa, pamiętam ją aż za dobrze. Niestety ją stracimy, ale no. Tak będzie. Atakuje, tak. Na szczęście Bob broni. To jest piękne. Przez taki długi czas myślałem, że już więcej nie zagram. Kiedy mnie przebudziłeś, byłem elated. Nie wiem, czy taki jakiś niebowzięty, super, bardzo zadowolony, jakiś taki podniecący, może nieco słowa, ale no wiecie, o co chodzi. Ale przeszłość nie ma teraz znaczenia. Wolf Cub, a nie, Wolf Cub zginie, jeśli... Nie, i tak zginie. Ale dobra, wolę już Wolf Cub, może później zagrać. Okej, Bob wygrał, super. Bierzemy tutaj. Corpse Maggots.
Nie poświęcę Boba, bo jest najpotężniejszą kartą, jaką mam przy sobie teraz. A na korpus mogę o tym nie starczy. O, co? Okej, okay, czyli Bobem wygrałem. Ale on pewnie skoczył, nie skoczył. A, to bez znaczenia. Proszę, pozwól nam kontynuować. Nie musimy patrzeć na wyniki. Wow. Kiedy już będę usunięty, to będzie naprawdę koniec dla mnie. Ale ty będziesz żył, by zobaczyć więcej. Muszę cię ostrzec. Są na tym dysku rzeczy, których najlepiej nie widzieć. Mówiliście to już wiele razy, więc jestem skłonny uwierzyć, że tak jest. Ha! Pokonałeś kolejny z moich stworzeń. Ale spodziewałem się tak wiele. I pies znowu nie skoczył, co jest dziwne. Anioł skacze, kiedy się pojawia karta, niekiedy. Jak to się nazywa? Niekiedy atakujemy do kret skaką, kiedy atakujemy na tak. Grizzly, oj, tak, pamiętam takie karty piękne. Tak. Dziab, dziab, mnóstwo zębów, które wskakują, znikają. A, wyczuwam zbliżający się koniec. Proszę, jeszcze kilka rund. Oczywiście. Oczywiście, leży dla ciebie wszystko, bo to ty byłeś tym, co w sumie pokazało nam Urloki Inscription w samym początku. Więc tak, dla ciebie wszystko, że tak powiem. O nie, to jest takie... Oj, po prostu takie... No naprawdę. Dobra. Wiewiór. I wymieniamy to wszystko na Grizzly'ego. Oj tak. Grizzly. Dziab. Dziwna żaba, ojej. Pamiętam, to był... Ten... to był ten... Mechanika... Trapera. To uczyni rzeczy skomplikowanymi. Oj. A wydaje mi się, że to już czas. Żegnaj. To była dobra gra. Uścisk z Leszem, kurczę, i zniknął. Nie, to jest takie smutne. A jednocześnie takie ekscytujące, takie... Ach, ciężko mi to nazwać, ale... Wow. Po prostu wow. I okej, znowu się usuwa, brakuje. I tak dalej, i co tym razem mamy? Magnificus. Okej, czyli teraz spotkanie z Magnificusem też. Okej, i w takim jakby... W niczym? Tak, jak tylko jakaś nicość. W ogóle patrzcie, co jest ten obraz? Ale tak jakby zamalowany białą farbą? O. Nie rozumiem. Ale dobra, chyba nie muszę rozumieć. Po prostu chodźmy tam i... O, wszystko za nami znika. Więc tak wyglądałby pełnoprawny Magnificus. Czemu po prostu nie wyciągniesz dysku, Luke? Oszczędź mnie i cokolwiek tutaj zostało. Ach, ale ja to przewidziałem. Nie wysuniesz dysku. Musisz wiedzieć, co nastąpi później. Jesteś zgubiony za to, że tak bardzo tego chciałeś. Powinieneś nosić taki talię pojedynkową, jak ten, czy wszystko. Wagi. Został usunięty, coś nie zdążam wyczytać, ale... O kurcze, Junior Sage, wyglądają tak tutaj. Obrazy, to jest dzwon, tam jest Magnificus. Orange Mage, Junior Sage, tak, okej. Okej. Wow! Wow! Czemu nie ma z tego pełnego trybu? To byłoby takie... takie fajne! Mox czy... Mox potrzebuje więcej moxów. Rubinowy mox, super.
A gorzej tylko, że nie mogę go zagrać w bezpiecznym miejscu. Ale dobra. Jeśli muszę, to i tak to zrobię. Wezmę Moxa, czyli kryształy, to są dosłownie kryształy, teraz mam pewność. Wezmę pomarańczowego maga i dzyń dzyń, dziab dziab. Wow. Za drogą strasznie dużo HP-ków to ma to wszystko, ale tak o. Tracimy to i niestety Moxa tracimy. Spróbuję dobrać Moxa, może być jakiś lepszy. Emerald Mox, nie, nie jest potrzebny. Niestety nie mogę nic ugrać, więc przyblokuję po prostu tamtego gościa, dzyń dzyń, dziab, M? Przepraszam bardzo, co tam się dzieje? Pozwoliłeś mojemu magowi glutów, by też był zniszczony. Coś tam było? Więcej powiedziane? Nie wiem o co chodzi. Ale on coś robi. Czy nie czujesz żalu, pokuty, Bóg? Nie wiem o co chodzi mu w ogóle, ale tak maluję teraz. Stworzenie wykasowane, czym? Zniszczony. Patrzę, w ogóle takie ciekawe, co jest takie. Cały świat zanihilowany. No nie, znowu takie. W ogóle patrzcie, jakie to jest powolne. Nic pięknego nie będzie... Nie będzie istnieć, czym się nie ostanie. W ogóle baguje się to mocno. Potrzebuję pomarańczowego tylko, jednego, proszę was. Dziękuję. Dobra, dobra. Oczywiście. Wykasował wszystko, więc teraz ściągniemy szybko. Junior Sage, mogę go zniszczyć łatwo, okej. Okay. Dzyń, dzyń. I co my tu jeszcze mamy? Poza tym, że bitwa nadal trwa, to jest nadal zbugowane. Okej. Okay. Nie jestem gotowy, by zginąć. Jeszcze. Nie, nie. O nie. Ale o co to miało być? Nie ma żadnych kart, niczego. Czyli muszę Moxy wyciągać. Co i tak mi nic nie da. Bo nie mam kart. Dzień, dzień, dwa Moxy. Będą, ciągniemy. Gemfiend. Czyli inaczej mówiąc... Diabeł. Czart kryształów, który żyje tak długo jak żyje ten. Niestety już padło, więc on też padnie zaraz. Okej, okay, coraz więcej rzeczy znika. Znowu musimy brać Moxa, nic więcej nie zrobię. Bo nie mogę. Tak, karta Blue Mage, super. Nie mam nawet jak go zagrać. Więc bierzemy kolejnego Ruby. Oczywiście, bo po co mi inny niż Ruby? Ale muszę przyznać, muzykę ma bardzo dobrą. Tak, Ruby Golem, 1 na 1. Czy mogę coś unicestwić? Tak, mogę unicestwić. Bo tutaj, bo to jest bezpieczne. I przy użyciu Ruby Golema, który też świetnie wygląda, mogę zniszczyć to. Rozwaliłem i... Nagle coś takiego? Wow. Inna perspektywa z jednej strony i w ogóle fajne to było. Zaryzykujmy. Orange Mage. Nie jest to może ideolo, ale... W sumie czemu nie zagram Orange Mage'a. Dziab, dziab, dziab. I coraz więcej moxów. Od tej coraz mniej rzeczy. Bierzemy i znikło. Oj. Muszę nadal. Ciekawe w ogóle, czemu nie jest. Uścisnąć ci dłonie. Oj. Wybacz, Magnificus. To nie, co, co dzieje. O, nawet nie zdążyliśmy się z nim pożegnać. Smutno.
Dramatyczny finał. Osiągnięcie odblokowane. Hurra. Czyli to tyle. Chyba naprawdę to doszło do końca i... Nic więcej nie będzie. Patrzcie, to nasza ta postać, ta oryginalna. Oryginalnego inscription. Może iść tam dalej i dalej, albo nie wiem, o co chodzi. Nie zostało już wiele. Inscription jest... prawie już odeszło. Wszystko, co pozostało, to stare dane. Zalecam, byś się do nich nie dobierał. Nie usłuchasz tej porady. Mam nadzieję, że usłuchasz. Coś nie jestem pewna, ale... Szczerze, jeśli bym wiedział, czym są te stare dane, to możemy sprawdzić, chociaż nie wiem, czy chcę i... Nagle coś takiego. Postać znika, jest to i... Klik. Oczywiście. Oczywiście, trzeba było to zrobić. Chciałem sprawdzić, ale się nie udało. I... Chyba rozumiem, że jest to teraz jakby... Nie do końca nasza gra, a bezpośrednio oglądamy to, jak on grał, tak trochę jakby. Rozwala tą dyskietkę na swoim nagraniu i to młotkiem. Jakby co było w ogóle w tym oldata? Nie dało się tego przyjrzeć, jestem pewien, ale mniejsza. Wow, finał mocny, ostry i w ogóle. Yes, thank you so much for getting back to me. No problem, Luke. If I understand you correctly, you've got some video footage that might expose some malpractice on the part of a game publisher, Gamefuna. Yes, that's right. I have a game of theirs that took control of my PC for a bit, which can't be legal, and then this woman from the company came to my house and told me... Okay, hold on a second. Let me just get my pen and pad here, okay? Okay, so you have a game of theirs that took, was it a virus or something? I told you! Aha! Aha! Przyszła, zastrzeliła gościa i... I to tyle? Chciałem jeszcze czegoś ciekawszego niż... W sensie, okej, to jest takie... O cholera, to musiało być głębokie, poważne i niebezpieczne, ale... Nie tego się spodziewałem. Ale... Tak, wygląda na to, że mamy koniec. No cóż, dotrwaliśmy tego. Jesteśmy tu. Panie z Inscription. Szczerze. Naprawdę nie wiem, co mogę wam powiedzieć o tym wszystkim, bo... Po prostu... Wow. Po prostu wow. To było... Co najmniej niesamowite doświadczenie. W sensie, super gra. Pomysły naprawdę też podobały mi się. Te wszystkie... Nowe koncepty po prostu... Jak na karciankę, bo szczerze spotkałem się z niektórymi z nich. Nie, ale mniejsza. Nie jestem aż taki też dobry w karcianki. Jeszcze tak dobrze ich nie znam, ale tak. Po prostu wow. Wokół konceptu zwykłej gry karcianej taką fabułę, inne rzeczy. Nie, ja... Brak mi słów. Siadając do Inscription, wiedziałem, że to jest coś, co mnie zainteresuje. Jakoś dobra gra, ciekawa gra, ale to... Powiem wam szczerze, to przerosło moje oczekiwania i... Może nie jest to do końca coś, co was zaskoczy, ale chciałbym zobaczyć Inscription 2 albo jakiś właśnie dodatkowy tryb czy coś. Może Casey Mode, ten cały, da mi to, czego oczekuję, ale chcę zobaczyć w akcji pełnoprawne, po prostu wersję Grimory i Magnificusa. Po prostu czuję, że tego potrzebuję, żeby być w pełni spełnionym. Bo P.O. Free miał swoją chwilę, jaka by ona nie była. Lepszy miał swoją chwilę. Był to w sumie początek naszej przygody i...
moim zdaniem była super. Jeśli chodzi natomiast o Grimory czy Magnificus, no mieliśmy tutaj taki niewielki przykład ich działania, ale... Ale to nie jest to, co pełna gra. I oczywiście mogę powiedzieć, że mieli swoje sekcje w tej, powiedzmy, pikselówce. Że tak dziwnie, czy nazwę to w pikselach właśnie tej oryginalnej gierce czy coś. No nie powiedziałbym, żeby to było dla mnie wystarczające. A w sumie... Mogę powiedzieć też, że ta moja sekcja pikselowa była ciekawym odskoczeniem, tak jest niczym w porównaniu z tym, co oferowały naprawdę pierwszy i trzeci akt, też tak to roboczo nazwę. Więc tak... Naprawdę nie wiem, co więcej wam tu mówić. Gra była super. Podoba mi się. Nie mogę się doczekać, żeby jeszcze zobaczyć ten Casey Mode i inne rzeczy tego typu, a póki co lecą tu napisy końcowe i... Nie chciałbym ich pomijać, więc... Może powiedzmy tyle. Wytnę wam spotkanie z tymi napisami końcowymi, przynajmniej resztą, żeby ewentualnie zobaczyć coś dalej. A jeśli nic więcej nie będzie, to na wszelki wielki jeszcze wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało i przebaczcie mi to, że odcinek trwa godzinę. A póki co to tyle i trzymajcie się. Hej, hej! Więc zobaczymy za chwilę, czy będzie coś więcej, czy nie. Okej, napisy końcowe można fajnie przyspieszyć, więc to już przyspieszam jednak. Wspólnymi siłami zobaczymy, czy to będzie coś. No, jakoś tak. Przecież można niby popatrzeć na różne nazwiska, niki czy coś, ale... Nie jest to coś, na czym aż tak w tym momencie zależy i... Okej. Wygląda na to, że... Nic nie ma. Dzwonik tam się wyłączyła. Ale no, pozwólcie, że jeszcze raz ją włączę, o ile w ogóle to jest możliwe. Chociaż no powinno być, skoro jest ten cały Casey Mode. Cam works. Okej. Chyba nie do końca rozumiem, o co chodzi. Okej. Wiecie, klikłem pierwszy lepszy, ale nie rozumiem chyba, o co chodzi. Okej. Dobra, wiecie co, nie będę was tu męczył, ale wydaje mi się, że to jest tak jakby... opcja... wczytywania... powiedziałbym dowolnego momentu gry. Okej, wszystko super, ale w takim wypadku, gdzie jest ten cały Casey Mode? No ja nie wiem, ale jak się dowiem, to może się spotkamy, a póki co to na tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej.